W związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi od pacjentek w sprawie zamknięcia traktu porodowego oraz bloku operacyjnego w szpitalu powiatowym w Kozienicach, dyrekcja i pracownicy szpitala informują, że po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ograniczenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, rozpoczęcie prac remontowo-modernizacyjnych jest planowane w terminie od 20 lipca 2020 roku na okres jednego miesiąca. Przy okazji realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zostanie przeprowadzony m.in. remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, która wymaga natychmiastowej wymiany oraz inne niezbędne prace remontowo-modernizacyjne w tych obszarach. Dyrekcja i pracownicy Szpitala Powiatowego w Kozienicach przepraszają za utrudnienia i proszą o wyrozumiałość.